Siemka kochani, witam wszystkich tu Hikomikos i ciekawa informacja, bo dzisiaj zaczyna się event. Właściwie wczoraj w momencie oglądania tego filmu, ale wrzucam ten filmik dzień później, bo nie chciałem dodawać wam dwóch filmów na raz, bo wtedy Al Gore byłby niezadowolony. Słuchajcie, zaczniemy sobie od tego, że pierwsze co wstałem, zaskoczyły mnie nowe Pokémony. Clancher, o którym wam ostatnio mówiłem, jest już w grze do zdobycia i zobaczcie, tutaj mi się pojawił taki 812 CP, jak widzicie. A co tu się dzieje? Panowie i panie nie mogą sobie przejechać. Dobra, to ja sobie przejdę. Okej, okay. I zrobię sobie kółeczko, bo dzisiaj idę do pracy tak nieco wcześniej. Pokémon siedzi, 7 cukierków, Clancher do Pokédexu złapany. O tak, 812 CP, sprawdzimy sobie appraisal jeszcze tego Pokemona. Nie jest najlepszy, ale to zawsze tak bywa z nowymi Pokemonami. Jeszcze jest jeden skret na radarze. O, i w międzyczasie dostałem zaproszenie, słuchajcie, na Landorusa w tej nowej formie. Tutaj będzie szansa na zrobienie tego Pokemona. Dzięki Sam za zaproszenie, thanks Sam. No i bijemy, słuchajcie. Kontry mi dobrało automatycznie, jak tutaj możecie zauważyć. Jest to Kyogre z wodnym movesetem. Wy możecie użyć również innych Pokemonów. Teraz wam wyświetlam kontry, które są zalecane. Możecie użyć tego, tego i tego Pokemona. Jak widzicie, mamy tutaj grupkę chyba 7 osób. Bardzo szybko to schodzi. No i końcóweczka. Słuchajcie, ja idę jeszcze w tamtym kierunku, bo będę chciał zrobić jednego rajda na Skrelpa jeszcze w tym odcinku. Także dzisiaj trochę intensywny odcinek. Landorus zbity. Zostawcie łapkę w górę, w ogóle jeśli doceniacie to, że wychodzę w pierwsze godziny eventu przed pracą nagrywać dla was. 18 hyperpotek, fajnie. Przechodzimy do bonusu. Wow, ale ta forma wygląda tak. Unosi się w powietrzu w ogóle. Usiądę sobie, żeby złapać tego Pokemona. 2199 CP. Będę łapał go na pineapple, bo będę chciał cukierków więcej. Zgarnąć do tego Pokemona. Nice, podkręcony. Dobra, jeszcze raz. Teraz skupienie. Podkręcamy na Excellenta. Cyk. O, teraz jest to dobre kółko. Excellent siadł. No i elegancko. O! Siedzi. Dobra, to idziemy dalej. Idziemy kolejnego Pokemona nowego do Pokédexu zgarnąć właśnie z tego. Ale kurde, mnie tutaj przyciemnia ta kamerka. Dobra, taka IV-ka. Jak możecie zauważyć, już sobie tutaj ustawiłem tego Clanchera na Buddy. Będzie mi zbierał cukierki. A idę na tego rajda, bo tutaj przy markecie pojawił się jeszcze, jest 20 minut, także zbijemy go sobie. Ho, 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 ho. O nie, tego się zupełnie nie spodziewałem, że idąc na rajda, na Skrelpa, spotkam Skrelpa po drodze. Ale fajnie, 332 CP. A i powiem wam jeszcze jedno. Ostatnio mówiłem na filmie, że potrzeba 400 cukierków do jego ewolucji. Otóż Niantic zmienił tutaj swoją decyzję i z kodu gry zmienił 400 cukierków na 50 cukierków. Jeśli zdążę, to wam wstawię tutaj screena, jak to wygląda. Także Niantic tutaj cwaniakuje. A ja teraz złapię go na pineapple, wiecie, bo na pineapple lepiej. Bliżej do ewolucji potem będzie mi, bez tych cukierków, których tak zawsze brakuje do kolekcji. O, wyskakuje skurczybyk, żeby tylko nie uciekł. To może podkręcimy na najsie. Może być. O, i siedzi pięknie. Tutaj jest rzeka Inver. Piękna pogoda. Ja chcę przejść przez ulicę, panie i panowie. Tak jest, udało się. I nowy wpis do Pokédexu. Dla mnie kolejny, już drugi dzisiaj. Super. Także tylko 50 cukierków jest wymagane. Ja go sobie też ustawię. Ej, nie zła IV-ka. Ciekawe, czy dobry jest na PvP, bo jeśli tak, no to mam dobrą IV-kę na start. Zobaczmy zadania. Może poszukamy jakichś questów właśnie na te poczki. Zapomniałem o tym, że są specjalne zadania. 5 podkręconych to nie. Tu jest klub sportowy przede mną, tak jak na Pokestopie można zobaczyć. Tylko, że wszystko jest zamknięte
z powodu obostrzeń i wiadomo, i tak dalej. Tutaj jest nasz lokalny. No i Hitmonlee, w ogóle dawno go nie widziałem, chyba od czasów GoFestu. Okej. Ale ja chcę najbardziej tego skrepa i mam 4 minuty do rozpoczęcia pracy, a szef się nie obrazi. Powiem, że się event zaczął i musiałem łapać pokemony. Kurde, ciężko jest, jak masz pracę, jeszcze nagrywać i to, i tamto. Stoję przy właśnie samiutkim pokestopie, dostałem darmowego pasa, elegancko wbijamy. To jest ten pokestop, właściwie gym. Zaproszę 5 osób, które wyskakują mi, że są dostępne online. Ten system nie do końca sprawnie działa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, Marta dostanie zaproszenie, zobaczymy, czy wbije. Przystanek autobusowy. U mnie w mieście są takie jednopiętrowe autobusy i stąd niebieskie. A w Belfaście, tak jak widzieliście na wczorajszym odcinku, są różowe. Dobra, idę w takim razie do... Mam nadzieję, że mnie nie oddali od gymu za bardzo. Dostawy jakieś, kurde, aż mi się przypomniało, jak ja pracowałem na magazynie, też takie dostawy miałem. Jestem coś niezadowolony z tych ustawień dzisiejszych. Niby ustawiłem kamerę na pro, a tak mnie przyciemnia. Może dlatego, że nie wiem, to światło jest takie dzisiaj średnie. Niby świeci, niby nie świeci, ale zobaczcie. Jest szaro, tak szaro, że właśnie to światło tak dziwnie. Tu jest dalej ta sama rzeka, którą przed chwilą wcześniej wam pokazywałem. O, a tam kaczuszki się chowają w krzakach. Tam, a tu jeszcze jedna płynie. Co tam kaczuszki? Nie mam nic dla was do jedzonka. Idziemy bić rajda. Właśnie, rajd się zaczął. Skrelp, elegancko. Super. Ale Miu tu praktycznie sajhikiem go na hita zdjął. Jednym tym atakiem. Teraz będzie wiało, bo wchodzę pod tunel taki, pod most. I złapmy sobie tego pokemona. Tutaj pineapple wlatuje i podkręcamy na najsie. Na spokojnie łapiemy. Jeśli chcecie na spokojnie rzucać, to już lepiej tego najsa trafić albo greata, niż w ogóle nie trafić nic. Ja wiem, że każdy tu chce podkręcać excelenty i tak dalej, ale to trzeba poczekać cierpliwości na kółeczko i cyk, to był prawie excelent. Trochę bardziej na środku i by był. Jeszcze raz, to tu rzucimy tak po prostu. O, a teraz jestem z przeciwnej strony. Tu jest Lidl i ten cały market, który wam wczoraj pokazywałem. Tam jest Korona i dworzec pociągowy. Cyk, rzucone. Dobra, poczekam chwilę. Niech przejadą samochody. Rzucę tutaj. Wyskakuje skurczybyk. To po co ja mu rzucam te? Ja już chcę go do cukierków tylko. O, dziękuję. Udało się go złapać. A teraz idziemy jeszcze przez taką wąską uliczkę. A nie, za dużo ludzi. Jeszcze szajnik czeka na ostatnią chwilę. A pracuję tutaj, w restauracji. Najlepszym być naprawdę chcę, jak nigdy dotąd nikt.